idziesz, nie wiem, z kimś pograć w piłkę nożną. A najlepiej z zawodowym piłkarzem. O. Z kimś, kto gra zawodowy w jakiś sport. I mu nie idzie w ten dzień. Nie trafia, nie wiem, w bramkę, nie trafia do kosza, nie wychodzi mu dribbling, cokolwiek. A taki ktoś, kto ogląda, podchodzi i mówi: co, nie idzie, nie? A wczoraj byłeś taki dobry. No nie wiem, to trzeba być... Powiedziałbyś tak w życiu do kogoś, w prawdziwym życiu? Podszedłbyś tak do kogoś i powiedział mu tak? Nie powiedziałbyś. Nie wiem, play that, to be honest. A już najbardziej uwielbiam, jak ktoś do mnie podchodzi na evencie jakimś. I'm gonna say this in English as well. Najbardziej uwielbiam. Szczególnie lubią tak Polacy zrobić. Podchodzą mi na evencie i mówią: jakiś niski jesteś. Wydawałeś się wyższy. Ja mówię: a ty? Wydawałeś się chudszy. No nie wiem, no kurwa mać. Ludzie mają naprawdę napierdolone w głowach. Ile masz wzrostu? 1,76 m. Now what did it say that in English, right? So, when I'm at conventions, I have the luck to meet people who are like this. Wait, let me just do this. How we gonna do this? Whenever someone approaches me, and some people are like, oh, I thought you were taller, and I thought you were smarter, my friend. It's like, some people have, I don't know, like, no savoir-vivre. Like, would you actually approach someone and say, oh, I thought you were more pretty. Oh. I don't know. It's like, some people have no self-control of what they say. They just say whatever first comes to your mind with no filter. You know? And it's fucking annoying. It's fucking annoying, man. Czy to, że ktoś nie jest wysoki, jest obraźliwe? Ale... Eriko, to nie chodzi o to, że to jest obraźliwe czy nie, tylko chodzi o to, że powiedziałbyś komuś: o, wydawałeś się wyższy na zdjęciu? No nie wiem, no. Powiedziałbyś komuś: wydawałeś się bardziej inteligentny? No to jest to samo. Jest. Jak tego nie rozumiesz, no to bardzo mi z tego powodu wszystko jedno i... Nie wiem, nie podoba się to. Wyjść proszę z kanału. No nie wiem, no zwracanie komuś uwagi na atrybuty, które są socjalnie postrzegane jako, no generalnie nie, mogą być pejoratywne. No nie wiem, powiedziałbyś komuś: ale jesteś gruby, ale jesteś brzydki, ale jesteś niski. No nie wiem, no...
Nie, trzeba mieć mało oleju w głowie, żeby takie rzeczy mówić do kogokolwiek. Rodzice nie uczyli? Pewnie jeszcze mlaskasz przy jedzeniu i nie zamykasz drzwi. Bycie niskim nie jest tak pejoratywne jak bycie głupim, ale to nie chodzi o to, czy coś jest pejoratywne, czy nie, tylko chodzi o normalne wychowanie człowieka, że pewnych rzeczy po prostu nie wypada mówić. No są pewne socjalne zachowania, które po prostu no nie wypada. Obojętnie, czy mówisz to komuś w cztery oczy, czy mówisz to w internecie, no pewnych rzeczy po prostu nie wypada mówić. Nie wiem, a jak tak uważasz, że to nie jest to samo, no to przykro mi, ale no to znaczy, że też nie jesteś wychowanym człowiekiem. Dobrze wychowanym człowiekiem. Hello, Zerabin. How are you doing? To, że ty nie miałbyś z tym problemu, że ktoś by tak powiedział, nie znaczy, że ktoś inny by nie miał problemu. Jak nie rozumiesz tego, że każdy człowiek, generalnie są zachowania, które są uznawane za obraźliwe lub nie, no nie rozumiem. No, ja mogę być chudy i ktoś mi powiedział, że bo, ale jesteś chudy, a mogę na przykład mieć z tym problem, bo chciałbym więcej ważyć. Nie wiem, podszedłbyś do kogoś na przykład i powiedział... No kurde, przytyło ci się. To jest takie normalne w Polsce, nie? Powiedzieć, o, ale ci się przytyło. Dojebać komuś. To jest takie typowo polskie. W życiu by mnie przyszło na myśl, żeby komuś wygląd lub jakiekolwiek atrybuty skomentować, jeśli w jakikolwiek sposób mogę ocenić, że są to rzeczy, które mogą komuś sprawić przykrość. No nie zrobię takich rzeczy, po prostu nie wypada. No po co mam sprawiać komukolwiek przykrość? Może. A dla ludzi to jest wielki problem, bo nie wiem. Dojebać komuś innemu, żeby samemu się poczuć lepiej. To jest takie irytujące, taka mentalność polska, po prostu wkurwiająca. Non stop się z tym spotykam, obojętnie gdzie. A już szczególnie jak komuś coś wyszło w życiu, to trzeba mu znaleźć gdzieś, gdzie indziej mu nie idzie, to trzeba mu dojebać tam, żeby mu pokazać, że nie jest tak super. It's not a defensive item. And he's okay, I guess.
We have to make up our economy by playing super aggressive. Rabbit, no niestety nie, nie. Dobra. Ja chcę się nawet komentować. Widzę, że wszyscy. Jak ktoś uważa, że zażartował, to wszystko jest okej. Okay. Skomentować w formie żartu to znaczy, że wszystko możesz powiedzieć. No, jak jesteś komikiem na scenie, to czy komicy na scenie komentują kogoś personalnie, czy mówią ogólnie żarty, które mogą być w takim tonie? Oni nie atakują nikogo personalnie. No nie wiem, no naprawdę ludzie mają chyba problemy ze zrozumieniem podstawowych rzeczy jak savoir vivre. Niestety, ale taką personalnie widzę, wystarczy, by jakiś stand-up włączyć. No to takich stand-upów się nie ogląda. To znaczy, że jakiś kretyn jest na tym stand-upie. Scanhand 100. Too bad he was hyper-rolling. I mean, sorry, not hyper-rolling, but high-rolling as well. Could have saved our economy. Armor and bow. There are three bows in here. Holy shit, talk about bad luck. Do you have more Polish watchers than English speaking on average? It's about the same, I would say. 50-50. I was just talking Polish now because I was really talking about Polish people, you know, in this sense, and I was tilted as fuck. You know? This reminds me of that game when I was playing Talia 3 with RFC and Shogun. Buy anything here. I mean, we can buy Yorick. It doesn't really change much. Dude, those guys are in a bad time. This guy has 27 HP before wolves.
new patch will be tomorrow. Many upgrades, my friends. Do I want to use... No, I'm gonna keep it for now. We'll see how it goes. We're gonna be capped, like really capped. But we might actually be on the top 4 in this composition because we're so far ahead. You know? Won't be the next time they change the champ pool in March. Not gonna use the items for now. Ooh, golden scanner. Do we need Inferno in this lobby? Kinda hard to say. Maybe. So this was the only guy when the Zephyr positioning wasn't good. It's kind of interesting. I'm not cool. Six berserkers, right? What is all gonna get wrecked? I actually lost this. That's insane. Inferno, that's for sure. Morello. So this belt would be good for us. Two Yasuos. What are your favorite comps to play? Not necessarily the best ones, but the most fun with? I think mages are fun. Kinda hard to say. Kinda hard to say, to be honest.
We have enough HP to play to L level 8. We'll see how that goes. We're gonna wait one more turn. Like, I feel like the only pivot that we can do in this composition is actually Lux. You know? Let's see. Oh, come on, he was so close to dying. Alright, 3 level on 8. We'll see. Six, 13, 17, 21, 27, 31, 49, 83. All right. Still no Inferno. Now we have Inferno, but we lose, obviously, something else. Shit, no upgrade. No, he got a fucking crystal Lux. Are you kidding me? Oh god, bro. Can I get a fucking upgrade to my brand? Hey, Dot. How are we doing? I don't know, man. This is ridiculous. Brand's gonna die before even doing anything. Yeah, I knew it. Oh! This is insane. Yeah, that's a little bit too late though. 64 to level, like we can't really upgrade anything anymore. So hopefully we don't die. Kinda hard to say. Jesus Christ.
I actually won this fight. Holy shit. We need another locket. It's the only thing that can save us here. Oh man, it's so close to actually leveling up. Fuck. That is so close to leveling up. Shit. We need to wait. Top 4. Why top 4 for brand? RFC for brand? I mean, it's just because we had that option. Yeah, the 2x ulti on brand if coin flip, yes, that won us the fight 100%. Nothing else. Nice ultimate from Brand, by the way. Second Zephyr. Ooh. Okay. Okay. Now we're talking. Now we're talking. This guy got a second Jewel Gauntlet, but he cannot put it on. He cannot put it on Singe. By the way. Silver Taric. The Tie and Zephyr was the winning thing for us here. Oh, it has Singe too. Okay.
Should be good. Fuck that Zephyr. No, don't be on the other side, man. Fuck. Got a Morello though. Morello cinched. That might be a problem. He might win because of that. How did he not? GG. Is it G? No! 1 HP! Bro!